Radio Pryzmat. Radio Pryzmat. Operacja Styl. Dzień dobry, rozpoczynamy audycję Operacja Styl, jak zawsze co środę o godzinie 19. No, słodę życia, dzisiaj porozmawiamy sobie o miodzie, czyli też o pszczołach, a przybliżą nam ten temat Agnieszka i Piotr Chmura. Dzień dobry. Jak się zaczęła wasza przygoda z pszczołami? Ja pszczelarzem jestem od 5 lat. Tak naprawdę wcześniej nie interesowałem się pszczołami. Pszczelarzem był mój tato. On miał pasiekę, od wielu, wielu lat te pszczoły hodował, wybierał miód, pozyskiwał miód i jakby opiekował się tymi pszczołami. Bardzo często namawiał mnie, żebym zainteresował się pszczołami. Nawet moja małżonka również namawiała mnie na to. Natomiast ja nigdy nie wyraziłem jakby takiej chęci w tym kierunku. Po śmierci mojego taty zostawił jeden ul, który pozostał, no i nie bardzo wiedzieliśmy, co z nim mamy zrobić. No i decyzja była taka, że zaadaptowaliśmy ten ul, przyjęliśmy go z tymi pszczołami, no i później się potoczyło, zaczęliśmy coraz więcej rozbudować naszą pasiekę. A jak zacząć przygodę z pszczelarstwem, jeśli ktoś właśnie nie dostanie, powiedzmy, ula w spadku, tylko sam z siebie chce to zrobić? Jakie tutaj byście mieli rady? To znaczy, ja myślę, że pierwszym krokiem byłoby zapisanie się na kurs pszczelarstwa. Jeżeli ktoś nigdy nie miał do czynienia z pszczołami, to jest to najlepszy sposób zaczęcia przygody z pszczołami. Takie kursy są organizowane w Krakowie, można się zapisać. Są to kurs teoretyczny, składa się z części teoretycznej, składa się z części praktycznej, która się odbywa na pasiece. I po takim kursie myślę, że spokojnie już ktoś może zacząć przygodę z pszczołami, kupić pszczoły, albo nawet nie tylko kupić, mógłby nawet je spróbować złapać. A właśnie pszczoły to się kupuje w jakimś sklepie, w internecie, czy jak to wygląda? Tak, można kupić, znaczy najlepiej pszczoły trzeba kupić tak naprawdę od pszczelarzy albo od producentów pszczół albo tak zwanych odkładów. Można je kupić przez internet, można je kupić na Allegro, zamawia się u pszczelarza odkład. To jest jakby nowa rodzina, która jest już na tyle silna, że jest sama w stanie przeżyć, i taki odkład zakupuje się, dostaje się, nawet można ją dostać firmą kurierską, wkłada się te ramki z tymi pszczołami do ula, no i później się je po prostu... Czyli prowadzi. Można powiedzieć, że od razu kupuje się cały zestaw, tak? Nie na przykład, że kupuje się królową samą albo całą resztę? Można kupić samą matkę, ale tak naprawdę odkład gotowy to już jest odkład, czyli niewielka rodzina pszczela, która ma matkę i też larwy, czerw, który później z nich wyklują się już małe pszczółki. A jakaś taka jedna rada dla początkującego pszczelarza? Trudno powiedzieć, czy jedna wystarczy. No, na pewno dużo cierpliwości. No i też musi to też być jakąś pasją dla kogoś, ponieważ my to tak traktujemy jako pasję, nie żyjemy z tego. Jest to dla nas tylko i wyłącznie zajęcie spowodowane tym, że lubimy to robić, że obserwacja też przyrody jest dla nas ważna i możemy się wiele uczyć od tych małych żyjątek. Jak tak właściwie powstaje miód? Może inaczej. Pszczoły to nie tylko miód. Pszczoły to również pyłek. Pszczoły to również wosk. Pszczoła zbiera wiele rzeczy. Jak powstaje miód? Kiedy kwiaty kwitną, pszczoły zbierają nektar, one przeżuwają je przez swoje żuchwy i produkują w ten sposób miód, który następnie magazynują w plastrach. I tak generalnie powstaje w bardzo krótkim skrócie miód. I załóżmy, jakość tego miodu, jego smak zależy też od kwiatów. Tak, absolutnie. W zależności od pory roku
Mamy różne rodzaje miodu, więc to wszystko zależy od tego, w jakim miejscu znajduje się pasieka i jak do jakich roślin pszczoły mają dostęp. Jeżeli pasieka znajduje się blisko pól uprawnych i na przykład w okolicy jest uprawiony rzepak, no to powstanie w większości miód rzepakowy, prawda? W lesie, no to będziemy mieć miód wielokwiatowy. W aglomeracjach miejskich będzie więcej drzew, być może lipy, która też jest bardzo miododajna, akacji, no i innych roślin, które kwitną w ciągu lata i w ten sposób mamy bardzo wiele rodzajów miodów tak naprawdę. A czy są też różne rodzaje pszczół, czy to jest jednak wszystko jedno i to samo? Tak naprawdę w Polsce żyje około 450 gatunków pszczół, a na świecie mamy ich ponad 20 tysięcy różnych gatunków. Więc dzisiaj pszczelarze dążą do tego, żeby w ich pasiekach znajdowały się pszczoły jak najbardziej miododajne, jak najmniej agresywne i jak najbardziej odporne na choroby czy warunki atmosferyczne. No właśnie, wspomniałaś o agresji, że pszczoły bywają agresywne. Niektórzy się ich bardzo boją. Czy jest w zasadzie czego się bać? Czy mogą urządzić? Czy robią to często? No, jeżeli pszczoła poczuje zagrożenie, to oczywiście pierwszą reakcją to będzie obrona, prawda? Zachowując pewną ostrożność, myślę, że nie ma aż tak dużego zagrożenia. To znaczy też na agresywność pszczoły wpływa pogoda i ilość pożytku, czyli nektaru, który znajduje się w kwiatach. Bo jeżeli jest ładna pogoda, jest słońce, jest dużo pożytku na polach, wtedy pszczoły są zajęte pracą i one generalnie nie zwracają za bardzo uwagi na osoby, które są koło nich. Także w ładny dzień można otworzyć ul, wyciągnąć ramki, nawet bez stroju ochronnego. Natomiast kiedy jest zimno, a zwłaszcza deszczowo, kiedy zaczyna deszcz padać i otworzymy ul, no wtedy możemy się narazić na taki atak, nawet zmasowany. One po prostu nagle wszystkie wylatują, może nie wszystkie, bo to są pszczoły, które są akurat w tym momencie lotne, wylatują z ula i nas atakują. A czy pszczoły mają różne funkcje w ulu? Tak, pszczoła ma różne funkcje. Generalnie pszczoła w okresie letnim żyje około miesiąca. Kiedy urodzi się mała pszczółka, ona wtedy jest jakby taką pszczołą, która czyści komórki, które są jakby zabrudzone przez larwy, które tam żyją w tych komórkach. Następnie pszczoły w ulu mają funkcję na przykład odbierania miodu od pszczół, które przynoszą je do ula. Są pszczoły, które mają funkcję ochronną, czyli stoją na straży przy wylocie z ula. Są również pszczoły, które zbierają nektar, zbierają wodę, zbierają inne substancje, jak pyłek. Także, że generalnie pszczoły mają różne funkcje. W danym etapie życiowym pszczoła ma różne funkcje. No tak, są pszczoły karmicielki. No można powiedzieć, że każda pszczoła w ulu na etapie swojego życia będzie sprawować każdą jedną funkcję, oprócz oczywiście bycia królową, bo ta jest jedna. Co to są trutnie i jaka jest ich rola? Trutnie są to pszczoły rodzaju męskiego. Główną rolą trutni jest zapłodnianie matki. I w tym momencie ich jakby rola się kończy. Wielu pszczelarzy nie jest zadowolona z tego faktu, że jest w jego ulu dużo trutni. Choć nie jest tak do końca, ponieważ według badań ul, w którym jest więcej trutni,
Pszczoły zbierają więcej miodu. Czyli de facto możemy powiedzieć, że trutnie wpływają na wydajność pszczoły. A dlaczego pszczoły się roją? Pszczoły się, może powiem, rójka to jest jakby sposób rozmnażania się rodzin. Matka, która jest w ulu, dąży do, czy całe wszystkie pszczoły dążą do rozmnożenia się, do powiększenia rodziny, do stworzenia nowej rodziny. Matka, składając jajeczka w odpowiedniej komórce, następnie to jajeczko jest odpowiednio karmione przez pszczoły i z tego jajeczka powstaje tak zwany matecznik i tam powstaje nowa pszczoła. Po wykluciu, wygryzieniu się tej nowej pszczoły, stara pszczoła wraz ze swoją świtą, stara matka wraz ze swoją świtą, zapasami miodu, po prostu wylatuje z ula, szukając sobie nowego miejsca, czasami znajdując jakiś ul opuszczony i tam wlatuje i zakłada nową rodzinę. I tak jak powiedziałem na początku, że ktoś, kto chciałby rozpocząć z pszczołami, nie tylko nie musi kupować pszczół, może je złapać. Właśnie miałem to na myśli, że czasami można kupić ul, postawić go jakby w ogrodzie, włożyć ramki z węzą czy z suszem i jakby czekać na to, że one zauważą to, że zaakceptują to miejsce i może wlecieć taka rójka do ula i stworzyć nową rodzinę. A czy nie można jakoś, nie wiem, mechanicznie zastąpić pszczół, żeby produkować miód? No. Ja nie znam takiej maszyny ani czegoś takiego, co by tak mogło... Myślę, że nie. Myślę, że pszczoła to jest organizm, który jest po prostu połączony, zintegrowany z naszym środowiskiem, z naszym światem i ona odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę jako zapylacz, jako owad, który produkuje miód. Także myślę, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy mieli miód takiej jakości i takiego składu wyprodukowanego sztucznie. Kończymy naszą audycję. Razem ze mną była Agnieszka Chmura i Piotr Chmura. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Dziękuję też realizatorom Zuzannie Chmurze i Wiktorowi Fejkielowi. Dzięki nim nas mogliście słyszeć.